studio pojawili się goście. Kto chce do Paryża? Chyba wszyscy. Wszyscy, tak. Ja wiedziałam, wszyscy. Że wszyscy tak powiedzą, ale zweryfikujmy to za chwileczkę, wszystkich przedstawię, ale zweryfikujmy to, nim w ogóle zaczniemy o tym rozmawiać. Mianowicie, bo ja chcę, Marysia Mułka chce, Piotr Fortuna chce, Edyta Majo, wszyscy chcemy. Jak rozumiem, i najlepiej to, żeby w ramach tej wycieczki. No, ale nie możemy, tak? My nie możemy. Nie możemy. Mogą nasi radiosłuchacze, kochani, z całymi rodzinami. Wszystko stało się jasne. Ten głos to dyrektor Radia RDN, ksiądz Piotr Adamczyk. Witam serdecznie. Witam, szczęść Boże. Dominik Skulik, menedżer. Dzień dobry. I Iwona Chmielowska z działu marketingu Radia RDN. Witam serdecznie. To już wiemy, że wszyscy chcemy do Francji. Nie możemy, ale za to chcemy o tym wyjeździe opowiadać. Przygotowaliśmy bardzo specjalną wycieczkę. Proszę Państwa, było to tak. Dominik chwilę temu, a często pojęcie względne, mówi: słuchaj, mamy świetną wycieczkę, jedziemy do Francji. No to ja bardzo chętnie, naturalnie, kiedy się pakować. A nie, nie, to nie ty. No to jak tak, to trudno. A kto? I kiedy? I za co? I za co? Za pieniądze sponsorów. Natomiast wiesz, no, sytuacja jest bardzo prosta i jednocześnie skomplikowana. Pojawiła się taka opcja, że radio może być fundatorem wycieczki do Paryża dla całej rodziny. I biorąc pod uwagę to, że właśnie od wielu, wielu lat razem z księdzem Piotrem i z innymi diecezjanami świętujemy w Starym Sączu przy ołtarzu papieskim, pomysł w mojej głowie narodził się bardzo prosty. Ponieważ tam przyjeżdżają świetne, duże, wielodzietne rodziny, które świetnie się bawią przy scenie, pomyśleliśmy sobie, że właśnie jedną z nagród będzie taki wyjazd do Francji dla całej rodziny. I nie obawiajcie się, że ten wyjazd opiewa tylko na rodzinę 2 plus 1 albo no 2 plus nie. 2. No może jest, być prawda? 2 plus 10. Czujecie to? Czujecie to? No czyli właśnie. Dla rodziny ze Słopnic, bo tam są takie rodziny tak, chyba dzisiaj. To jest wyjazd, który opiewa na dużą rodzinę. Wyjazd, który nie musi martwić finansowo tych, którzy wygrają ten konkurs, prawda? Tak, bo właściwie no, kwestia tylko samo utrzymania się, bez posiłków, bez lotu, bez ewentualnie przejazdu, bo to też zależy, są dwa domy do wyboru dla rodziny, która wygra tą wycieczkę. Może sobie jeszcze wybrać dom, słuchajcie. No właśnie, bo też nie chcieliśmy ograniczać. Co więcej, mamy pół roku na realizację tego, oczywiście w uzgodnieniu z domem tam we Francji. To już wiecie, czemu wszyscy chcieliśmy, tak? A do tego pani Wryk jeszcze na naszej antenie opowiada między innymi o tym, że w jednym z tych domów jest blisko do Paryża, blisko do jakiegoś tam Disneylandu. Tak. Disneyland. A drugi dom to jest blisko... To jest Lourdes. Lourdes, tak. Blisko Lourdes, więc tak, jakby ktoś chciał, że tak powiem, w góry i do Matki Bożej i do Bernadety Subiru, no to do Lourdes właśnie. Byliście tam kiedyś? Tak. Ja nie. Boże, ja już to widzę, ja już tam chcę jechać. To teraz, nie mogę? To następna weryfikacja będzie taka, jeśli chodzi o pracowników. Ci, którzy byli, to pojadą innym razem, ci, którzy nigdy nie oczywiście mogą. Dziękujemy. Chyba, że weźmiemy księże dyrektorze księdza na przewodnika. O właśnie, tak, ja bardzo, bardzo chętnie. Tak. To jak już nasi słuchacze wygrają, pojadą, opowiedzą nam, jak było, to wtedy my możemy podążyć ich śladem. Możemy, ale wiesz co, ja ci powiem jeszcze jedną ciekawostkę, ponieważ tak naprawdę nie wiemy, jak liczna rodzina wygra. No nie wiemy. Jest to, że te miejsca nagle się nie skurczą. Myślę, że na a my wakacje... wiemy, ile miejsc mamy, na razie nie wiemy, zdradzamy. Co więcej, one się mogą troszkę rozmnożyć nawet, ale to nie będę jeszcze szedł w tą stronę. Natomiast myślę sobie o tym, że to będzie niespodzianka jeszcze wakacyjna. Zobaczmy najpierw tą pierwszą rodzinę, dla której zagwarantowaliśmy 11-12 miejsc. Natomiast jeżeli będzie to rodzina mniejsza, te miejsca na pewno będą znów grane na antenie. Być może w innym fajnym konkursie. Z tych wycieczek może być więcej. I znów nie będą mogli pracownicy, prawda? No niestety nie. Ani ich rodziny. Ani moja ich siostra rodziny. Mówi, dlaczego ja jestem twoją siostrą? To jestem twoją. Chętnie bym wzięła udział w tym konkursie. No właśnie. Ale... A co trzeba zrobić właśnie, bo to tak samo z nieba nie spadnie, prawda? Gołąbki do gąbki nie wpadną. Co trzeba zrobić, żeby wygrać? To już myślę, że Iwonka nam opowie. Trzeba coś pięknie napisać. To tak, myślę, że takim głównym motorem tej całej imprezy jest przede wszystkim to, aby dobrze się bawić, aby wspólnie z rodziną świętować ten dzień i przede wszystkim zgłosić się do naszego stoiska radiowego, gdzie po prostu złożymy swoją pracę, w której napiszemy w kilku zdaniach, jak na nasze życie bądź życie naszych bliskich wpływają święta Kinga i święty Jan Paweł II. Oczywiście to kilka zdań, to tak uważajmy, bo to będzie właśnie praca konkursowa, więc
więc jak ktoś napisze dwa zdania, to czujesz... To za mało, ale jak napisze 222, to też ma marne szanse, bo nikomu się nie będzie chciało tego czytać. Dokładnie, to musi być krótkie. Ale wiecie, w tym momencie, drodzy rodzice, rozejrzyjcie się, dziadkowie, rozejrzyjcie się wokół siebie. Macie koło siebie młodych ludzi, którzy być może pisali egzaminy, czy to gimnazjalne, czy w szkole podstawowej, czy maturalne. Tam wszędzie teraz jest jeden trend, mianowicie możesz użyć do tylu i tylu słów. Dokładnie. Prawda? Więc młodzi to już potrafią, możemy trochę ale mniej. Ale o czym mają pisać? No właśnie, tutaj o takich swoich własnych przeżyciach. Ja, szczerze mówiąc, jak wymyśliliśmy ten konkurs, kiedy pojawiła się też ta historia związana z 20-leciem pobytu Jana Pawła II. Bo to jest właśnie ta idea. To jest to jedno, plus kanonizacja świętej już Kingi. No to jest taka, w nas pojawiło się dalej pytanie, czy zrobić konkurs plastyczny, czy jakiś inny. Ale nie chcieliśmy też ograniczać osób, które przyjdą właśnie wtedy na pod ołtarz papieski, które dowiedziałyby się o tym konkursie tam. Właśnie w tym momencie. W ostatniej chwili. Tak, no to ciężko by coś namalować i tak dalej. Wygrać. A jednocześnie napisać można, bo to często te historie są po prostu w naszych sercach i wystarczy je przełożyć. Była też opcja taka, żebyśmy ograniczyli to, nie wiem, do maszynopisów, żebyśmy ograniczyli to do iluś znaków. Tylko czy w tą stronę iść? Myślę, że tak naprawdę każdy ma jakieś wyczucie. Być może te historie właśnie, tak jak mówisz, no może za długie, ale jeżeli ona będzie ciekawa, chwyci za serce, no to ta długa historia też jest do przeczytania. No weźmiemy na siebie to czytanie, prawda? Nasza koleżanka Ewa chciała mi opowiadać wczoraj właśnie swoją historię. Mówi, pani Ewa, ale to się tak do konkursu nie pójdzie. Czyli Ewa też chciała pojechać. Też, oczywiście. A poza tym rzeczywiście to, o czym mówicie, każdy, niemal każdy z nas ma jakieś wspomnienia. Albo tak. Był, albo zna kogoś, kto był. Bo tu chodzi o to, jak Jan Paweł II wpłynął na nasze życie. Znaczy był, mówię, na kanonizację, ale no, z drugiej strony ten wpływ może być wieloraki, nie tylko związany z tym przyjazdem pobytem, i przejazdem i z pobytem. To oczywiście była najdłuższa pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, najdłuższa. Mm-hmm. Hasło tej pielgrzymki, Bóg jest miłością. Niezwykłe emocje, bo tam papież chorował. Czy przyjedzie, czy nie przyjedzie. Dokładnie, tak. jego radości, prawda, mm-hmm. miał być, ale go nie było, miał nie być, ale przyjechał. I moja ukochana powtórka z geografii, chyba nie tylko moja zresztą. No tak. To tam usłyszymy sobie, będziemy ją grać pewnie na antenie. Tak? Mm-hmm. No, bardzo chętnie. Ja mam nadzieję, że ta powtórka jest genialna w ogóle. No. Prawdą jest jakoby, kochani, zaczyna nam brakować czasu. Jak zwykle. Wszystkie szczegóły, bo tu chodzi tylko o to, żeby o tym opowiedzieć, a wszystkie szczegóły znajdą słuchacze na naszej stronie internetowej. Tak, ciągle nad tym pracujemy, ciągle dodajemy nowe, nie wytyczne, ale takie szczególiki, które być może są potrzebne. Natomiast powiem tak, zawsze można do nas zadzwonić, napisać, zawsze wytłumaczymy jeszcze. Z drugiej strony naprawdę nie chcę ograniczać nikogo. To ma być rzeczywiście forma pisemna, to ma być ciekawa historia, ale co za tym ma stać? To niech już się nasze serca i umysły otworzą. Jestem przekonana. 16 czerwca, w dokładnie 20 lat po wizycie Jana Pawła II przy ołtarzu papieskim, nasz wóz transmisyjny, nasze maskotki, nasza kochana owieczka, chciałam powiedzieć, Agunia i nasz kochany Wituś, będą tam chodzić, będą też nasi pracownicy, kochani, tam na was czekamy, tam się będziemy modlić, ja też tam będę. Mm-hmm. Bardzo jest nam z tego powodu oczywiście miło. No ja sobie nie wyobrażam, że księdza miałoby tam nie być. No właśnie. To związany z tym miejscem od ilu 9 lat? To już 9 rok, tak. No. Ale w ogóle ja tam byłem. Mm. No, jako ksiądz już. Przyjechałem z pociągiem ludzi. Słuchajcie, ale proszę wytłumaczyć księdzu dyrektorowi, że nie może brać udziału w konkursie, nawet jeśli napisze najpiękniejsze wspomnienia. A wiem, dlatego ja tylko będę opowiadał, inspirował, ale nie będę brał udziału w konkursie. A zachęcamy was do tego bardzo, bardzo gorąco. Znacie to? Parlez-vous français? Tak? Parlez-vous français? Oui. Znacie, tak świetnie potrafię sobie poradzić, porozumiewając się w tym języku. Tak, i to wszystko, co umiem, ale mi wystarczyło. Jeszcze, bonjour. A tak, a po południu tak samo, czy inaczej? A nie wiem, bonsoir va to chyba jest już dobry wieczór, nie pamiętam. Nie, to za daleko idziemy. Może wyłącz księdza. Oczywiście, to jest właśnie pan Dominik. Słuchajcie, kochani, za chwileczkę zesłanie Ducha Świętego, może język gdzieś nauczymy się, nie tylko ja po francusku. Zawsze miałem takie pragnienie, żeby mówić po francusku, słuchajcie. Nigdy nie jest za późno, żeby nauczyć się czegoś nowego. Ale nie jadę na misję do Francji. A przed chwileczką, słuchajcie, zaraz mnie ktoś szef muzyczny mnie linijką po palcach będzie bił za chwilę, że za długo mówi, ale chciałam tylko tyle powiedzieć, że przed chwileczką w wiadomościach biskup Lechowicz namawiał do tego kapłanów, żeby pojechali do Niemiec, do Francji, więc... No właśnie. Wiecie, no, żniwo wielkie, robotników mało, ale my o konkursie mówiliśmy i na tym się skupiamy, tak? Zgadza się. Bierzemy udział w konkursie, sprawdzamy, co na naszej stronie. Natomiast ja dodam tylko jedno, tak? Chociaż nie.
nie dodam. I dobrze. To już wiecie, że reżyserii tego spotkania na antenie Radia RDN nie było. Scenariusz poszedł sobie swoją drogą, mój jak zawsze swoją. Tak, oczywiście cieszymy się i my jesteśmy dzisiaj w Nowym Sączu, w naszym drugim studiu, drugim płucu naszego radia, bo mamy dwa płuca i jedno i drugie jest bardzo ważne. To jest to bardziej górskie. To jest to, tak, jest, ono jest bardziej pojemne i jest takie bardziej żywiołowe. No wyczynowe. Ale, ale drugie też jest bardzo ważne, więc dwa płuca są ważne. I Tarnowa, i Sącza, i to tworzy piękne, dobre radio RDN. Piotr Adamczyk, ksiądz Piotr Adamczyk, dyrektor radia RDN, Iwona Chmielowska z działu marketingu i Dominik Kulik, menedżer naszego radia. Dziękuję. Dziękujemy. Dobrego dnia życzymy.